Halo, halo, dzień dobry moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym, drugim już odcinku Gimper Simulator 2. Pod pierwszym odcinkiem zrobiliście ponad 38 tysięcy lajków, wow, genialnie, fenomenalnie, dziękuję, mega się cieszę, że ta seria przypadła wam do gustu. No i oczywiście tym bardziej będziemy, ale to raz jeszcze będziemy ją sobie kontynuować. Słuchajcie, pierwszy tydzień, dzień trzeci. Oczywiście, jeżeli chcielibyście więcej, lajkujcie w chuj, nawet, że tak powiem, bo Musiałowicz zrobił kawał genialnej roboty. Jak tak sobie to wszystko przeglądam i naprawdę to jest wow. Jest to coś fajnego. Słuchajcie, moi kochani, przy okazji na sam początek daję wam tutaj znać, daję info, bo może pewnie większość z was widziała albo słyszała te informacje, ale już jutro w sobotę 20 lutego od godziny 10 zaczynamy livestream 24H, czyli do niedzieli do 10 rano będziemy sobie lecieć łącznie, gdzie będę rozdawał paysafe cardów, rozdaję tyle, ile tysięcy lajków będzie pod filmem zapowiadającym stream, do którego link wam daję teraz w opisie. Zapraszam bardzo serdecznie, żebyście wpadli na streama. A póki co to tak, poczytałem trochę komentarzy, no i jedną bardzo ważną rzecz mi uświadomił jeden z was, że raz w tygodniu my dostajemy 500 dolarów czynszu do zapłaty i faktycznie to jest coś, o co trzeba będzie raz, dwa zadbać. Druga rzecz, którą ktoś napisał w komentarzu, że jego zdaniem najlepiej na początku podbić inteligencję, żeby zacząć zarabiać sensowne pieniądze za pracę, bo praca jest gdzieś tam zależna od... To ile dostajemy pieniędzy za pracę jest gdzieś tam uzależnione od inteligencji, więc dokładnie to zróbmy. Tylko pytanie, w 3 godziny tutaj ile nam schodzi tych statystyk? Okej, schodzi nam trochę głodu i snu. Czym zabić smoka z endu? No użyjmy. Dobra, już nie mamy snu. Ale chyba powinniśmy mieć inteligencję level wyżej, prawda? Bo tyle tych statystyk dostaliśmy. Nie, jeszcze brakuje nam 40 exp od następnego levelu, ale to nie szkodzi. Tutaj mam tak, Bulgarius na polepszenie samopoczucia. Tutaj Pringlesy na polepszenie jedzenia. I tak, pójdziemy się przekimać na 8 godzin. Bardzo ładnie. O Jezus, a czy o tej godzinie będzie otwarta biblioteka? No właśnie, jest zamknięta. Musimy podlizywać się youtuberom. 7 medali do nagrywania. 7 medali do nagrywania. Internet Gimplorer, YouTube. Tak, i 4 godziny spędzimy na podlizywaniu się innym youtuberom. Aż licznik zostanie wypełniony, a ja zostanę wypromowany. Mamy 6, więc powinno być już co nieco pootwierane. Jakaś biedronka. Czy jeszcze z godzinę potrwa, zanim coś będzie otwarte? Kurde, no nie mam jedzenia już. Fucks me. A nie chcę jeść w tym, w KFSiorze. 7 medali do nagrywania. Dobrze, jeszcze poleć na podlizywanie się. Już 7, będzie potwierane wszystko, czy nie? Kurde bele, no, potrzebuję żryć! Z Biedronki! Fast foody! Fast foody. To jest 50 dolarów. Dobrze, weźmy to. Minus 25 głodu, minus 20 snu, plus 50 dolarów, plus 3 godziny. Dobra, potrzebuję i tak czasu, więc spoko. Okej, mamy 10. Weźmy sobie tak, wartość odżywcza, pasztet, butelę mamy, weźmy sobie jedną butelę i weźmy sobie trochę pindlesów. Będziemy musieli teraz tak, podnieść troszeczkę i pójdziemy jeszcze do biblioteki się pouczyć. To jest dosyć ważne w tym momencie, tak myślę. Dobra, w ten sposób sobie uzupełniliśmy. Zaraz będziemy szli do pracy, bo to jest 12 godzin, no właśnie. Jak być mądrym? Volume 1. 19 inteligencji plus 6 godzin aż. Kurde, dużo no, no ale dobra, spróbujmy. Całkiem wyspanie nam zeszło. Podstawy stalkingu. Dobra, no dalej 11 inteligencji, 4 godziny. To takie dosyć średnia bez statystyki bym powiedział. Jak tam teraz? No już jest inteligencja na drugim poziomie. To już coś więcej w tej robocie będziemy zarabiać, nie? Tak, zjemy sobie jednego Pringlesa. Pójdźmy się przekimać na 8 godzin. Okej, straciliśmy za głód trochę. Mimo wszystko, no ale dobra. Butella, żeby odnowić sobie zdrowie na maksa. Ile kosztuje leczenie w tej grze, w szpitalu? Ból dupy. Plus 10 HP, minus 50 dolarów, plus 12 godzin. Fuck, to zabiera czas, to jest bardzo niedobre. Gałganiarstwo raka jąder. Dobrze. Okej, chodźmy gdzieś popracować tutaj. Tutaj możemy też chyba gdzieś pracować, ale to jest pozamykane wszystko. Aha, KF Dogi też jest zamknięty już o tej godzinie. Szpital tylko jest otwarty zawsze. Kastodrama, siłownia. To wszystko jest pozamykane, tylko tam siedzi sobie dalej Remo, ciśnie frajerom.
A buldupy mają takie przekupy jak maty, jak się płynę, ty odbijesz się od rupy. Jesteś jak plankton, nie masz, ja mam to. Coś tam, coś tam. Siadam dalej do nagrywania. Dogi coiny. Tu możemy sobie też pobawić się, tylko trzeba by patrzeć na ten kurs cały czas, no nie? A na tym mija też czas. O, teraz dobrze byłoby sprzedawać, nie? Po 1040 jak jest. Bo ten kurs tu chyba co chwilę się losuje, prawda? No nie? Coś takiego tu się dzieje, tak mi się wydaje. 1008. No jakby był po 900... Aha, i tak mnie nie stać, żeby tu kupić cokolwiek, nie? Dobra. Jest szósta, więc już właśnie jakieś Stardoksy są otwarte. Ślicznie. Tutaj możemy pracować. Umyj podłogi, zróbmy to. I pójdziemy sobie tutaj do pracy. Zobaczmy, $363 mamy. No kurwa. O, 463 mamy, super. Bardzo elegancko wykonana robota. $100, no to zawsze coś. No trochę tam do przodu żeśmy poszli. Dobra, zjedz dwa pindlesy. Wypij Bulgariusa na happiness. Ale zdrowie mi cały czas spada. Chodź na tam, nie wiem, 6 godzin. Dobra, elegancko, jest trzecia. Mam taka w sumie chujowa ta godzina trochę, bo nic z tego nie wynika. Nic nie jest otwarte do jedzenia. No bardzo kiepsko tym zarządzam póki co. A ile długo kosztują przepisy w Nienawidzę Gotować? $50, to nie tak dużo. Nie tak dużo, a ja mam trochę rzeczy w lodówce pokupowanych. Może warto byłoby te przepisy powykorzystywać. Przygotuj jedzenie. Mleko Pornflakes. Nie mam Pornflakesów chyba, a jest. Muu. Dobra, moment. Dobra. Trzeba dobrze wyczuć ten ruch, żeby tu jak najwięcej tego mleka leciało. Dobra, zrobione. Córeczka tatusia. 20 tego dostaliśmy, no dobrze. Ciekaw jestem, czy to ma zależność od tego, ile mleka uda nam się wlać do miski. To jest mega ciekawe dla mnie. Spróbujmy jak najwięcej. Ale nie, nie wiem, co to ma znaczenie. 20 znowu, okej. Nam uleczyło. W trakcie przygotowania jedzenia my... Nie, to 18? Nie, co my dostaliśmy, kurwa? Ser, szynka, chlebkę czy kiełbasę. Dobra, zróbmy jeszcze hot doga. Siadam dalej do nagrywania. Kupmy, jak się robi hot doga, jestem mega ciekaw. Ło, mam jedną subskrypcję. I mam, proszę bardzo, mam jednego widza i jego średnie jest w 90% poniżej 14 roku życia, a w 10%... No nie, green screen mi się zjebał. Pierdol się. Co się dzieje z tym światłem tu? Chuju, bo tam się ciemno zrobiło, bo światło nie pada dostatecznie mocno i się psuje green screen. No nie, co ty robisz? Głupia gra. Znaczy green screen głupi. O nie, co jest? O, dobra, tak jest chyba spoko w miarę, nie? No, bo nie widać tego. Ej, to spoko, zajebiście nawet. No, już jest naprawiony. Super. Dobry youtuber bez problemów technicznych. To jest coś, co cenimy w dzisiejszych czasach. I co jest ważne, no nie wiem, troszkę jest ta plamka dalej, ale nie za duża. Dobra, no w każdym razie mamy jednego widza, który jest w 90% poniżej 14 roku życia, ale w 10% powyżej. Więc to jest taki, że jest w gimnazjum, ale czuje się dojrzalszy od swoich kolegów. To jest ten poziom. Dobra. Hot doga sobie kupimy też za $50. Spróbujemy sobie hot doga zrobić, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Od hot dogersów dupa rośnie, hot dog. Ło! Kiełbaski łapiemy i chlebki. Co za głupota tej. Dobra, ten. A, wszystko wyłapałem, dzień dobry, jestem najlepszy. Dziękuję. O kurwa, ja mam zdrowia tylko 5. Czemu tak mało? Moment, muszę się wyspać. Dobra, tak ze 2 godziny. Dobra, straciłem trochę źryć. Jedną godzinę idź, dobra. Nie, muszę zaraz iść leczyć tego, raka jąder. Bo tu po prostu jak dostanę na ryj, to się nie pozbieram. Dobra, jeszcze jednego hot doga zrób. Łap chleb i kiełbę. Co za głupota. Moim zdaniem wszystko powinno zależeć od wyniku w minigrach, a nie tylko praca. Fatality. Jak to nie żyje? Dobrze zrobiłem przecież wszystko. Jedzenie se zrobiłem. Hot doga se zrobiłem. I co nie żyje, bo hot doga zjadłem, tak? To taki przekaz ma być? Ile ci zapłacili, kurwa, z Greenpeace'u? Czy z innego sanepidu? Chuj wie czego.
żebyś takie rzeczy kłamliwe pokazywał, że się umiera od hot dogów, Mateuszu Musiałowiczu. Zjebałeś trochę tę grę, Radosławie Kotarski. Zepsułeś to wszystko, Radosławie. Ogarnij może trochę pindolka. No nie, no Jezus i odnowa, no dobrze. Znaczy, w sumie spoko na swój sposób, bo mogę... znaczy, mamy autosave, ale tu jesteśmy na tym chujowym poziomie, co praktycznie nie mamy jedzenia. Dobra, moment, musimy wyjść w takim razie. Spróbujmy to uratować jeszcze, bo mamy autosave. Dobra, uleczmy gałganiarstwo. I dobra, mamy 15 godzinę. Kup tego źryć, ale już prawie jedzenia nie mam, ja pieprzę. Ale to jest niedobre. Chodźmy tak, zjedzmy. Tyle, no. Pójdźmy spać na tyle, żeby móc jeszcze pracować, czyli jakieś 5 godzin. Dobra. No nie mogę już do pracy iść tutaj, ja pieprzę, no dobra. Dobra, to zaróbmy gdzie indziej, możemy? Jak być mądrym? Jak stracimy na tym czas, to nie zarabiamy, goddammit. Duża kawa, średnia, plus energia, minus HP. Plus 50 dolarów. Przepracujemy tu całą noc. Co? A nie, już nie mogę pracować. Świetnie. Dobra, ale przynajmniej mam cash na ewentualne jedzenie, jakbym potem chciał. Co ja mogę w nocy robić? Nagrywać to najlepiej by było. No albo spać też byłoby dobrze, co? Tak przy okazji może. Kasto drama. No tak, tu nic nie ma do roboty. Jestem Remo, cisnę frajerom. 23. No to jest ten moment. Mam w ogóle nieuporządkowany dzień. No nie mam co nagrywać, nawet gry żadnej nie mam, ja pieprzę. Ale jestem tak beznadziejny w tę grę. Mówię, poklikam ze wszystkie opcje. Nie. Nie mam pieniędzy na to. Na hajsach nikogo nie ma. Vagario to się tam odstresowuje. Wyświetleń kupować nie będę. League of Legends. Pobierz. Ale pobrało już? Download. John Cena! John Cena! Chuj, nie widzę, co tu jest napisane. Nie, moment, to nie tak wam powinienem to zrobić. Tylko tak. John Cena! Dobra. Streambox, streamuj. Ło! Zero donate'ów dzisiaj. Zero oglądających. To dobry stream, Tomaszu Andrzeju Działonowy. Cieszę się, że spełniasz swoje pasje. O, jeden oglądający. Może mnie zdonajtuje. Cześć, kochany widzu. Halo, halo! Witam was bardzo, bardzo serdecznie na live streamie. Będziemy dzisiaj grać na pewno nie w tę grę, którą wy zaproponujecie, bo jestem dobrym youtuberem. Dobra, 9 oglądających, spierdalam, bo umrę z głodu zaraz. I to tak serio, serio. A nie, że tak się mówi na streamach. Dobrze, jedne pindlesy tylko mam do zjedzenia. 5 godzin mogę spać bez spadku. Jest 7, powinno być już pootwierane co nieco. No Biedronka nie jest otwarta dalej, ja pieprzę. Fast foody. Fast foody. Frytki. Zjedz se frytasy. Dobra, coś musimy przez jedną godzinę jeszcze zrobić. Idź, prześpi. Dobra, dzięki. Biedrona. Kurwa, tu nic nie ma prawie. Dobra, w ten sposób. Najedzmy się ile tam możemy. Musimy iść do pracy na 12 godzin. No nie ma opcji, nie? Dobra, 100 dolków dostaliśmy. Elegancko. Teraz tak, znowu jedzenie i sen. Dobrze. I teraz tak, happiness mi się kończy. No nie, no zaraz przyjdzie czynsz, ja tu się przewrócę. Będzie muszę zacząć tę grę od nowa, jeszcze raz po prostu. Bo tu inaczej nie da rady. Gdzie jest to jedzenie? O nie, kupiłem płatków w chuj, ja nie mogę ich zjeść. A jestem gałganem największym, ja pierdolę. Dobrze, od nowa, jeszcze raz, bo to nie ma sensu. To nie ma sensu. To nie ma, nie, kurde, nie. Nie mam mleka jeszcze, dobrze, ile kosztuje mleko mumu? Gdzie jest? Sprzedaj coś. Plus kupujących osobowanie kanału. Mleko. No nie, zaś mnie nawet na jedno, no Jezus.
Pierdolę, idę, nie mogę iść do pracy. Gimson, jak uniknąć porażki, kurwa, przydałoby mi się to wcześniej przeczytać, a nie teraz. Siłownia. Człowiek, witamy w siłowni. Człowieku, witamy w siłowni. No nie, jakie drogie są te gry, nie stać mnie na żadną. Fuj z tym. Dobra, idę tu pracować. Fast foody. No to tyle, no czeka mnie śmierć. Śmierć z głodu i halucynacje. A, 12 godzin to zajęło, zajebiście. No dobra, to chuj mi daje generalnie. No nie, i dalej mnie nie stać na mleko mumu. No nie, i czynsz przyszedł. Dobra, idę se umrzeć z głodu. Pierdolta się, nienawidzę was wszystkich. Fatality. Nienawidzę was, kurwa, wszystkich, kutasiorze. Spróbujmy jeszcze raz. Dobra, gramy nowe podejście, bo to nie ma w ogóle szans. Nowe życie, nowe możliwości. Kurde, wolno. Ale żeśmy na ryj dostali. Nie jest takie proste, trzeba to rozkminić, jak to zrobić sensownie. Create a new channel, oczywiście, że tak. Dobrze. Zaczynamy z $1000, to jest coś, co trzeba wykorzystać po prostu, nie? Zacznijmy w ogóle od kupienia gry jakiejś na pewno, żeby coś mieć do nagrywania chociaż, nie? Strongholda. Miejmy tego Strongholda chociaż. Biedronka, zróbmy sobie zapasy i do sensownego jedzenia. Pokupmy sobie trochę pasztetów, żeby je mieć. Do 600 dolków, no. Dwa bulgariusy na happiness. Dobra. I uczmy się inteligencji, żeby więcej zarabiać w pracy. Jak wygrywać niczym Izak? Dobra, w ten sposób. Spadło nam już wszystko. Sen przede wszystkim. Zjemy sobie jeden pasztet zajebisty. Wpierdalaj. Idziemy na 7 godzin. Dobrze, zjemy sobie jeszcze dwa pasztety zajebiste i teraz mamy chwilę, żeby ponagrywać. Twierdza. Co ja tu muszę zrobić? W twierdzy. Mam go zaklikać, czy patrzeć, jak to się dzieje? Co ja tu mam? Strzałkami nic nie robię. A, jak klikam na wieżę, to wysyłam żołnierzy. Okej, okay. Rozumiem. I muszę w ten sposób zniszczyć twierdzę przeciwnika. Okej, okay. No takie średnie. Imper, a to jest odcinek naszego, zagrajemy w Stronghold. Kurde, no Stronghold to była genialna gierka, to prawda. Odkryj w sobie dziecko w markecie, internecie bez prze... No, bardzo zabawne. W ogóle nie zabawne, Mateuszu Musiałowiczu. RZCW przejmuje ten film. Dark Lord 69. No dobrze. Ale jednego suba mam i trzy wyświetlenia. Która jest 7. No trochę to trochę sobie ponagrywałem tego Strongholda. Dobra, idź wstać jeszcze na godzinę. Zjedzmy sobie coś. Elegancko. Chodźmy się jeszcze doedukować. Jak być mądrym, vol 1. Jak zrobić kurczaka z Caves? Ja mogę tak zrobić i zmieni mi... O, jak być mądrym, vol 1. Plus 33 inteligencji. I mam już inteligencję na poziomie drugim. Świetnie, to znaczy, że dostanę 100... dostanę, na kolejny level jest 200 aż, ale to znaczy, że dostaję $100, jak pracuję teraz. Pasztet zajebisty se weźmy. Kurwa, może kawę by wywalić i dalej iść czytać, nie? Albo poświęcić trochę zdrowia? No może nie. Powinniśmy tę bibliotekę odświeżać cały czas, aż trafimy na najlepsze książki, to byłaby fajna metoda. Nie, dobra, chodźmy sobie spać, to nas nie boli jakoś bardzo. Że to zrobimy. 8 godzin. Dobra. Siadamy dalej do nagrywania. Stronghold oczywiście. Kurwy. Ej, aż mi się chce w Strongholda zagrać. Normalnie, no muszę to powiedzieć, że mi się chce w Strongholda zagrać. Imper, a to jest odcinek naszego, zagrajemy w Stronghold. Odkrył sposób na kradzież milionów. Polacy go nienawidzą. Dowiedz się jak. Wróżbita macie. Ile ci płacą za nagrywanie tego gówna? No i to są właśnie takie... Kurwy, moment, pokażę, żebyście dobrze widzieli. To są właśnie takie kurwy, psy. Ale dobra, już 16 wyświetleń mam na drugim odcinku. Ej, jest w ogóle inna miniaturka, świetne. I już jest tylko połowa łapek w dół. Bardzo niezmiernie się cieszę, muszę powiedzieć. Dobra. Z 5 rano. Zjedzmy sobie jakieś pasztety zajebiste. Dobra, w ten sposób. Idziemy spać w takim razie jeszcze na 3 godziny.
podjedzmy sobie pasztety zajebiste. Jeszcze się trochę poduczmy tu w bibliotece. 35 za 5 godzin, to jest 7 za godzinę. To jest 10 za godzinę, to jest spoko. 3 za godzinę to nie chcę. Tutaj nie chcę, tego nie chcę. 32 za 3 godziny, to jest super. 22 za 5 godzin nie. 38 za 6 nie. 11 za 4 nie. 13 za 3 nie. 25 za 4, no już względnie. 22 za 5 nie. 17 za 3 godziny. 30 za 3 godziny, super. Jak zrobić kurczaka z KFC? 34 za 3 godziny, świetnie. Mega, mega dobre książki. I mamy już inteligencję na trzecim poziomie, czy na którym? Jeszcze trochę nam brakuje, ale dobrze rozkminiłem teraz patent, słuchajcie. Naprawdę uważam, mega fajnie rozkminiłem patencior, że jak przechodzimy do biblioteki, to nam zmienia książki i my to możemy wykorzystywać na naszą korzyść. Dobra, Stronghold. Wysyłajmy tutaj żołnierzy. Szkoda, że oryginalnych sprite'ów ze Strongholda faktycznie nie wykorzystałeś. Ale tak też jest spoko w sumie, nie? Zawsze jakaś tam minigierka. Tu znowu Gimper, a to jest odcinek naszego zagrania. Sprzedaż, skup, wymiana wieszaków. Denitrozyniak.jp 3.33, nie dziękujcie. Fajny nick 3.32. A tutaj taki troll troszeczkę, bo 19 sekund tylko ma filmik. Ale są inne miniaturki, że faktycznie inny odcinek. Fajnie. Rzeźb wyświetleń tylko. No dobra, ale 3 suby już mam chociaż. Zawsze jakieś postępy, nie? Dobra, na Pindlesach jest. Jedźmy póki co, kupię ich trochę więcej. Zaraz będziemy szli do pracy, to będzie spoko. Damy radę. Damy radę, ale dobra, odżywimy się. Ale zaraz będziemy kombinować dalej, jak tu zarobić, a się nie narobić. Ale póki co dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, moi kochani. Zapraszam na kolejny odcinek Gimper Simulator 2, już jutro o godzinie 16. Dzięki za uwagę i trzymajcie się ciepło. Cześć, przypominam też raz jeszcze o streamie 2-4H jutro o 10. Pa, pa.